O tym, że poznaniacy i mieszkańcy Winograd są otwarci i chętnie pomagają, pokazał sobotni poznański kiermasz dla Marysi, który odbywał się przy Wichrowej Górce na osiedlu Wichrowe Wzgórze. Za jego organizacją stoi Fundacja Się Pomaga i osiedlowi radni. Fundacja Się Pomaga zgłosiła się do radnych osiedlowych z prośbą właśnie o zaangażowanie się w pomoc małej, niewinnej, bezbronnej dziewczynce, która chce dalej żyć, ma swoich rodziców i chciałaby wspólnie z nimi spędzać czas, jednak ta kwota jest niebotyczna. 9 milionów złotych, część tej kwoty udało się już zebrać, ale tu szczególnie dzisiaj w centrum Winograd. Rodzice liczą, że mieszkańcy Winograd, szczególnie tych dobrych serc, pomogą, wrzucą swoje fundusze. Wiemy, że było to bardzo mocno zareklamowane. Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ również z radami spółdzielczymi przekazała drobne upominki, słodycze. Liczymy, że tych osób dzisiaj jest pogoda słoneczna, będzie bardzo dużo. Przypomnijmy, że 2 lata temu również na festynie wsparliśmy mieszkankę osiedla Zwycięstwa. Stwardnienie rozsiane, bardzo trudna choroba, ale wiemy, że nasi mieszkańcy z Winograd mają bardzo duże serce, są pomocni i właśnie liczymy, że dzisiaj pomoże się uda zebrać odpowiednią kwotę. Tak, zbieramy pieniądze dla Marysi, która choruje na SMA typu pierwszego. Musi zebrać aż 9 milionów złotych. Ponieważ działałam kiedyś w Radzie Osiedla tu na Wichrowym Wzgórzu i współorganizowałam podobnego typu imprezy, więc postanowiłam, że spróbuję teraz trochę z innej strony, ale coś podobnego i zorganizuję właśnie z ludźmi, których tutaj znam, piknik, na którym zbierzemy właśnie dodatkowe pieniądze. Są aukcje, gry terenowe, sportowe, mamy książki. Można zapleść dzieciom kolorowe warkoczyki, tu pani Martyna plecie, można zjeść chleb z humusem, ze smalcem, mamy pyszne ciasta, koło fortuny, no mamy mnóstwo atrakcji. Myślę, że każdy znajdzie tutaj chwilę dobrej zabawy z nami. Nasza Rada Osiedla Spółdzielniana zawsze jest chętna do wspomagania takich inicjatyw. Nasi radni pozyskali sponsorów, gadżety, słodycze, które organizator będzie mógł przeznaczyć na licytację. Dziękujemy też administracji naszego osiedla, która wsparła nagłośnienie. Także jeżeli są tego typu akcje, zawsze chętnie się włączamy i wspomagamy organizatorów. Podczas pikniku była także muzyka. Specjalnie dla małej Marysi zagrali uczniowie Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej imienia Tadeusza Szeligowskiego. Chcielibyśmy pomóc właśnie dziewczynce. Jest to bardzo szlachetna akcja, warto wspomagać, także no, postanowiliśmy tutaj przyjść i wesprzeć dziewczynce w drodze do jej wyzdrowienia. Zachęcamy tutaj też innych mieszkańców do tego szczytnego celu. Przyjechaliśmy z Leszna dla Marysi, znamy ją osobiście. Jesteśmy tutaj w akcji oklejanie dla Marysi, tam są samochody, które będziemy oklejać naklejkami. Jest to wspaniała akcja, bo Marysia jeździ z nami po całej Polsce. No i jesteśmy, walczymy dla niej. Przede wszystkim zachęcamy, żeby mieć otwarte serce i otwartą portmonetkę i przeznaczać środki na chorą Marysię, bo to jest główny cel. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji
głównie dla tych młodszych, ale ci starsi też znajdą coś dla siebie. Można kupić ciekawą książkę, torby, plecaki, najróżniejsze rzeczy, zjeść słodkości, wypić kawę, także serdecznie się cieszymy, że jest zainteresowanie. Przed chwilą rozpoczęliśmy, ale widać, że ludzi przybywa, także mam nadzieję, że zostanie osiągnięta dobra kwota. Co jest jeszcze ważne, na fanpage'u Wichrowe Wzgórze dla Wszystkich jest też podany numer konta. Jeżeli Państwo nie mają gotówki, bo i tacy ludzie się tutaj zdarzają i nie wrzucą dzisiaj pieniążków do puszki, można spokojnie przekazać środki finansowe, wchodząc w link. Tam Państwo będą mieli numer do konta. Także gorąco zachęcamy i pamiętajcie Państwo, że dobro, które dajemy, wraca. Jesteśmy Szlachetnym Sygnałem, jesteśmy lokalną organizacją, stowarzyszeniem kilku osób na razie, może kilkunastu wkrótce, i chcemy promować, szerzyć szlachetność w naszym sąsiedztwie, bo nasze sąsiedztwo jest wyjątkowo szlachetne, co widać po dzisiejszym pikniku, i po prostu bardzo chcemy pomagać. Prowadzimy też zajęcia dla dzieci Szlachetne Perełki, Klub Młodszej Młodzieży. Wspaniała inicjatywa, jak moglibyśmy nie wesprzeć. Robimy aukcję, tam mamy koło fortuny wartości, ponieważ wszyscy ludzie są wyposażeni we wszystkie możliwe wartości, cnoty, jakie w ogóle zostały nazwane. Wszyscy już je mamy, wystarczy je odsłonić. I dzisiaj zajmujemy się losowaniem takiej fortuny wartości. I mówię każdemu, jaką macie cudowną, wspaniałą wartość i opowiadam o tym, co on potrafi, co już potrafi dany człowiek zrobić, więc jak pani wylosuje na przykład jedność, to pani powiem, że potrafi pani się przyczynić do przemiany całego świata, taki, że kiedyś, niedługo, miejmy nadzieję, będzie cały jeden, wspólny i wszyscy będziemy w nim równi i szczęśliwi. W imieniu Rady Nadzorczej, ale jednocześnie jako mieszkaniec osiedla Wichrowego Wzgórza z podziwem patrzę na te wszystkie dobre inicjatywy dobra i na tę wspólnotę dobra, która na tym osiedlu naszym Wichrowe Wzgórze coraz bardziej jest widoczna, coraz bardziej rozwija swoją akcję i te wszystkie akcje mają właśnie służyć dobru dzieci. I z podziwem patrzę na zaangażowanie Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze, które wspólnie wraz z fundacją działa w tej materii. Jest to dla mnie bardzo radosne, bardzo krzepiące i podnoszące na duchu, że jednak to dobro nie zanika. Poznański kiermasz dla Marysi trwał do godziny 14, ale zbiórkę można jeszcze wesprzeć na stronie Się Pomaga / Maria.